Sponsorem rozmowy jest mBank, partner festiwalu Nowe Horyzonty. Onet Rano wiem, Iwona Kutyna, dzień dobry. Jesteśmy we Wrocławiu. Dlaczego? Ponieważ właśnie dziś rusza kolejna odsłona festiwalu Nowe Horyzonty. W pięknym miejscu jesteśmy, o tym miejscu pewnie mniej, ale o samym festiwalu na pewno dużo. Z moimi gośćmi dzisiaj Roman Gutek, prezes Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i twórca festiwalu Nowe Horyzonty. Dzień dobry. I Rafał Jakubowski, dyrektor marketingu bankowości detalicznej mBanku. Dzień dobry, witam panów bardzo serdecznie. Cudowny poranek w pięknym miejscu i w pięknych okolicznościach przyrody. Dziś rusza 21. już odsłona festiwalu filmowego Nowe Horyzonty pod hasłem Więcej Nowych Horyzontów. Więcej, czyli co? No przede wszystkim wracamy do jako takiej normalności i ponieważ poprzednia edycja 20 niestety odbyła się tylko w wersji online, więc teraz mamy kino, jesteśmy w realu, ale również online. Więc naturalnie tych nowych horyzontów jest więcej. Hybryda, to jest takie popularne słowo w czasie pandemii właśnie i ten festiwal także hybrydowy będzie. Dzisiaj rusza część filmów, będzie można zobaczyć chociażby tutaj, część filmów właśnie online. I to myślę jest taka dobra rzecz, która w tej całej złej sytuacji pandemicznej się pojawiła, bo będą mogli te filmy obejrzeć ludzie, którzy z różnych powodów na przykład do Wrocławia nie mogą przyjechać. To prawda. Niektórzy też no jest pandemia jednak i obawiają się oglądania filmów razem. Chociaż zastrzegam, będziemy przestrzegać wszystkich zasad covidowych. Więc obawiają się, nie mogą przyjechać. Niektórzy nie mają czasu. No tych powodów jest mnóstwo. I rzeczywiście wiele osób nam dziękowało. Między innymi pani Maja Komorowska zadzwoniła do mnie w ubiegłym roku, że ona się wybierała zawsze do Wrocławia na Nowe Horyzonty. Nie mogła dojechać, bo wakacje, bo wnuki. I zobaczyła wiele filmów i dziękowała za to. I dziękowało wiele innych osób. Oczywiście, no powiem truizm, też pandemia przyspieszyła pewne procesy, które trwały. Przenoszenie filmów do sieci działo się już wcześniej, przed pandemią. Natomiast no to, że byliśmy zamknięci w domach, że kina były zamknięte, po prostu to było naturalne, że firmy zaczęły to wykorzystywać. I też to jest biznes i ten biznes przyspieszył. I powstało bardzo dużo platform, między innymi też Nowe Horyzonty połączyło siły z firmą Gutek Film i stworzyliśmy platformę, która działa już przez cały rok i tam można oglądać filmy. To jest ta zaleta. Ja dodam, no jestem bardzo takim oldschoolowym facetem i wolę kino i cieszę się, że po rocznej przerwie możemy się spotkać we Wrocławiu w salach kinowych i cieszyć się kinem i cieszyć się tym, że możemy być razem. Bo no to też ten festiwal, czy każde inne festiwale, to jest też no, okazja do spotkania, do poznawania innych, do wymiany poglądów, spostrzeżeń, uwag na temat oglądanych filmów. Tu się rodzą przyjaźnie, miłości nawet. I rodzą się też dzieci w czasie festiwalu. Znam też takie sytuacje. Nie będę dopytywać o szczegóły, ale myślę, że to jest piękne, że właśnie w taki to wszystko, co pan powiedział, absolutnie tak, plus to wspólne przeżywanie, prawda? Bo jednak jeżeli siedzi się samemu przed telewizorem, a tutaj w większej grupie to zupełnie inaczej oddziaływuje na nas to, co się dzieje na ekranie i te emocje wspólne są zupełnie inne. Takie wydarzenia są fantastyczne przy wsparciu odpowiednich instytucji, chociażby takich jak mBank, który festiwal Nowe Horyzonty wspiera. Dlaczego właśnie chociażby mBank decyduje się na taką współpracę? Takie partnerstwo, z którego oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni, że możemy uczestniczyć w wydarzeniu, to jest zazwyczaj pewna możliwość przedstawienia jakiegoś poglądu, jakie prezentuje marka czy przedsiębiorstwo. My akurat staramy się w ramach rozwijania swoich produktów, ofert, kierować dużą uwagę na to, co ludzie mogą zyskać pracując z mBankiem.
takie wspieranie kultury to pokazanie tego, że my rzeczywiście jesteśmy bankiem i przedsięwzięciem, które jest bardzo otwarte, bardzo ciekawe, angażuje się. Te hasło więcej jest też również w jakiś sposób naszym hasłem. My mówimy tak powszechnie, mówimy o tym, że mBank bądź bogatszy, ale to nie jest takie bogactwo, nie zawsze jest to bogactwo finansowe. To jest często opowieść o tym, że być bogatszym właśnie w jakieś przeżycia, doświadczenia. Kultura, to kino, które tutaj jest prezentowane, to nie jest kino, które jest kinem tylko rozrywki, tylko rzeczywiście przeżyć, dostarczenia czegoś więcej. I myślę, że taka postawa jest po prostu bardzo naturalna, też właśnie taka postawa odkrywania, rozwoju, bardzo naturalna dla mBanku, dla firmy, która jest bardzo zaangażowana w rozwój, tu mocno akurat technologiczny, ale też właśnie w taki rozwój, który wynika z tej technologii, a ta technologia daje rzeczywiście szansę więcej też przeżywania, doświadczania, także z chęcią angażujemy się w takie przedsięwzięcia, żeby pokazać, jacy my też jesteśmy i co jest dla nas istotne jako bank. No i plakat, który jest za panami tam z tyłu, nasi widzowie mogą zobaczyć. Plakat, który powstał tak naprawdę z inicjatywy banku, stworzony przez jednego z kultowych twórców plakatu polskiego. Tak, staraliśmy się wejść w to przedsięwzięcie inaczej, to już jest nasza druga współpraca następująca i nie chcieliśmy zrobić po prostu reklamy. Pomyśleliśmy o tym jako właśnie reklama jako sztuka i porozmawialiśmy z panem Andrzejem Pongowskim, tym słynnym panem Andrzejem Pongowskim, który zrobił mnóstwo plakatów filmowych. Czy on chciałby rzeczywiście zareklamować mBank w bardzo nietypowy sposób, właśnie w taki, że stworzy plakat dla Nowych Horyzontów i ten plakat powstał. Bardzo się cieszymy, bo to jest unikalna sytuacja, plakatów niewiele powstaje, a jednocześnie powstało coś, co jest taką kontynuacją pewnej legendy właśnie tych plakatów, które od dziesięcioleci pojawiały się i forma reklamowa, mam nadzieję, bardzo nietypowa, jednocześnie trafia w bardziej wysublimowane gusta, bo właśnie nie jest... No jest taka trochę więcej niż reklama. Zdecydowanie. Jakie korzyści dla festiwalu są z posiadania chociażby właśnie takiego mecenasa kultury, jakim jest mBank? No my jesteśmy, chciałbym, żeby tak uczestnicy myśleli, ci, którzy biorą udział w festiwalu, dosyć progresywnym festiwalem, wyrazistym festiwalem, który też stawia na technologię. Byliśmy chyba pierwszym festiwalem, który wprowadził internetowe rezerwacje biletów, karnetów. Mamy nowoczesny system potwierdzania obecności na seansach i zazdroszczą nam tego zagraniczne, duże też festiwale i też kopiują nasze pomysły inne festiwale w Polsce. Cieszę się z tego. Natomiast organizacja festiwalu takiego jak Nowe Horyzonty, no jesteśmy bardzo dużym festiwalem, jednym z największych w Europie wręcz, gromadzącym bardzo dużą liczbę widzów. Tak było przed pandemią, teraz myślę, że powoli ta widownia będzie się odbudowywać, niestety potrwa to chwilę. Więc to jest bardzo kosztowne przedsięwzięcie, kilka milionów złotych budżet wynosi. I bez pomocy publicznej, tu w przypadku Wrocławia, tutaj miasto, gmina, wrocławianie finansują w 1/3 ten festiwal. Zdobywamy z wielu źródeł, wystarczy popatrzeć na listę podziękowań czy partnerów wymienianych po prostu w różnych festiwalowych drukach czy na stronie internetowej. Jest ich kilkudziesięciu. To są duże publiczne instytucje jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i sportu teraz, ale też Polski Instytut Sztuki Filmowej, Unia Europejska, Kreatywna Europa nas wspiera od lat. Kilka festiwali, 2 czy 3 w Polsce taką pomoc z Unii dostają, jesteśmy wśród nich. I teraz oprócz tych instytucji wspierają nas również prywatne firmy. Przez wiele lat była to telefonia komórkowa, przez 15, ale też mamy wiernych partnerów, z mBankiem pracujemy po raz drugi i to jest uzupełnienie, bardzo ważne uzupełnienie całego budżetu. Ważną część stanowią wpływy ze sprzedaży akredytacji, karnetów, biletów, one wynoszą około 1/3, ale bez partnerów prywatnych, którzy też, co jest ważne, i my też staramy się o to zabiegać, żebyśmy się rozumieli, że właśnie o czym mówił pan Rafał, że zresztą też jakby świat reklamy się zmienił. To już nie jest
tak jak było kilkanaście lat temu, że właśnie spoty tylko, że duże logo, billboardy, on świat już jest gdzie indziej i też firmy to rozumieją. Inne wartości są ważne. I rozmawiamy właśnie o tym, żeby się rozumieć też. O co chodzi, jakie są idee, co przyświeca nowym horyzontom, żeby się jakby firmy też w to wpisywały, żeby i to jest też istotne, żeby się rozumieć i tutaj no, z M-Bankiem dogadujemy się, ale no, oczywiście no, to jest wprost wsparcie finansowe festiwalu. Bez pomocy, bez partnerstwa, bez współpracy z tymi firmami nie byłoby tak dużej liczby filmów, nie byłoby nowych filmów, nie byłoby tylu gości. Technika też jest ogromnie ważna. No, jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, ale to jest teatr. My musimy to od strony technicznej przygotować zupełnie, przebudować ekran, dźwięk. To są też ogromne koszty. Technika, to, że właśnie mamy takie, a nie inne systemy rezerwacji, one też kosztują i właśnie dzięki wsparciu, to jest wprost takie wsparcie finansowe, ale z drugiej strony też rozumiemy się i zapraszamy do współpracy firmy, które też nas rozumieją i chodzi o synergię po prostu. Dokładnie. O to, żeby firmy korzystały, bo one też wydają pieniądze i też oczekują określonych efektów. Żeby ten wizerunek był spójny, tak sobie myślę, prawda? Zwłaszcza jeszcze w tych trudnych czasach, kiedy to wsparcie też finansowe jest bardzo potrzebne, no to takie instytucje tutaj na wagę złota chyba no są. No tak, no na początku pandemii nasz system funkcjonowania, model taki, który my sobie wypracowaliśmy przez lata, bo Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, które organizuje ten festiwal, istnieje już 18 lat. To się posypało w ciągu paru tygodni. Świat oczywiście się na tym nie skończył i każdy z Państwa, którzy nas teraz oglądają, czy my, czy inni, każdy z nas w jakiś sposób doświadczył negatywnie skutków pandemii, ale nam się to posypało. My jesteśmy organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk. A na przykład wpływy z kina Nowe Horyzonty, które prowadzimy tutaj też już od wielu lat, no są znaczące w budżecie. Kino było zamknięte. Zatrudniamy około 50 osób. Myśmy po prostu zostali no bez tych wpływów, ale przetrwaliśmy no, dzięki też wsparciu, pomocy właśnie takich instytucji, które no, wykładają pieniądze też. Panie Rafale, rozumiem, że jest pan fanem kina i ma w swoich planach w ciągu najbliższych kilkunastu dni jakieś filmy, jeżeli chodzi o Festiwal Nowe Horyzonty. Oczywiście mam plany. Myślę, że dzisiaj jest pierwszy ważny film, to już z panem Romanem mieliśmy okazję porozmawiać na temat tego filmu, który otwiera festiwal, więc od tego warto zacząć. Filmów jest tak dużo, że ja mam zawsze problem z wyborem i myślę, że to będzie też, ale chyba w tym tkwi właśnie piękno tego festiwalu i tego hasła więcej. Dlatego też myślę, że M-Bank też ceni różnorodność i to jest festiwal różnorodności, różnych stylów, różnych krajów. No, z tymi krajami to tylko pan Roman powie, ile tych jest, ale pewnie tam w dziesiątkach policzymy reprezentantów i myślę, że to jest godne właśnie polecenia tego, żeby otwierać się na tą różnorodność. To jest ta wartość różnorodności, akceptacji. Ona jest niepowszechna, a istotna. M-Bank stoi właśnie po stronie właśnie takiej różnorodności, otwartej głowy. Myślę, że te filmy będą otwierać głowę. Ja się z chęcią właśnie na te otwieranie głowy nastawiam. Oj, wielu z nas by się to otwarcie głowy przydało swojego roku, więc myślę, że tak. To jeszcze na koniec, ponieważ musimy kończyć naszą rozmowę. Panie Romanie, ja wiem, bo ten katalog zresztą, który pan ma ze sobą, jest bardzo gruby i rozumiem, że jak ktoś się będzie chciał zdecydować, to najlepiej sięgnąć do sieci i tam znaleźć szczegóły, jakie filmy, kiedy, gdzie będzie można zobaczyć, bo tak jak pan Rafał powiedział, wybór jest tak ogromny, że trzeba by chyba wziąć dwa tygodnie urlopu, żeby móc zobaczyć wszystko. No tak, dokładnie tak. Oczywiście cały program jest na stronie, są omówione filmy i rzeczywiście warto poświęcić trochę czasu, żeby w gąszczu tych tytułów poszukać, zobaczyć zwiastuny, poczytać troszkę, może nawet więcej niż tylko te krótkie omówienia, które są, zobaczyć, co są za twórcy. Warto się przygotować, bo lepiej się później porusza człowiek w gąszczu tych filmów. No i też mniej rozczarowań, bo rzeczywiście jest tutaj troszkę kina radykalnego, chociażby dzisiejszy film otwierający Titan, Złota Palma z Cannes, ale dzielił, byłem tam, ten film widziałem dwa razy. On będzie dzielił, ale też, no to też jest ważne, żeby
żeby kino nie pozostawiało nas obojętnymi. No. Absolutnie. Żeby też, no te filmy też inspirują, otwierają głowy, inspirują i wiele osób, nie wiem, Mariusz Tyleński tutaj co roku stara się być, będzie też w tym roku, wiem. Kiedyś zadzwonił do mnie z Chin, jak przygotowywał którąś z oper, Madame Butterfly chyba, to było parę lat temu. Mówi, Roman, pamiętam scenę, nie pamiętam filmu, pomóż. I rzeczywiście zaczęliśmy rozmawiać, no i doszliśmy, znaleźliśmy ten tytuł. Teraz potrzebuję DVD, no bo jeszcze wtedy sieci nie było, żeby łatwo było przesłać fragment. On, ale też ludzie różnych innych zawodów mówią, że ten festiwal inspiruje i cieszę się, że możemy razem z Embankiem i z innymi partnerami tworzyć ten festiwal i przygotowywać fantastyczną ofertę dla naszych widzów. Festiwal Nowe Horyzonty. Dziś rusza do 22 pokazy stacjonarne, do 29 seansy online. Wszystko na stronach festiwalu, wszelkie informacje znaleźć można. Warto przyjechać do Wrocławia, bo to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, jeżeli chodzi o kalendarz takich właśnie. Dziękuję panowie serdecznie za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, udanego weekendu. Ja dziękuję pięknie z Wrocławia. Jutro stawiam się o 7:55 w Warszawie. Do zobaczenia. Sponsorem rozmowy był mBank, partner festiwalu Nowe Horyzonty.